Michał Cichem.pl, znajdujemy się po ważeniu przed galą FEN21, a ze mną jest Szymon Dusza. Szymon, na początek zapytam o kategorię wagową, bo ostatnia twoja bardzo mocna wygrana była w 84 kg, teraz 77. Skąd to już będzie twoja kategoria na resztę kariery, czy po prostu jedną walkę chcesz zrobić? Cześć, witam serdecznie. Sprostuję, ostatnia walka była w catchweightie na 80, więc jakby już dążyłem do tego powoli, żeby osiągać limit 77, ponieważ przed tą dłuższą przerwą zdecydowałem, że chcę już zejść kategorię niżej, bo wcześniejsze walki toczyłem w 84, ale gdzieś tam odczuwałem fizycznie, że jestem troszkę słabszy od tych rywali na 84, więc stąd ta decyzja, żeby zejść na 77. Oskar Sommerfeld, to jest idealny rywal na pierwszą walkę w 77? Co, nie wiem, dobry zawodnik, kurczę, parterowy mocno, więc gdzieś zawsze toczy te boje przeważnie z albo zapaśnikami, albo parterowcami, więc jakby kolejne moje wyzwanie, kolejny krok do tego, żeby po tej przerwie, mówię, zaznaczyć swoją obecność i na pewno będzie ciężka walka i dobra walka. Przygotowania były tylko w Opolu, czy jeździłeś gdzieś indziej też? Nie, byłem w Łodzi, w Era Zenit Fight Clubu Chłopaków, pozdrawiam serdecznie. Spędziłem tam tydzień, później wróciłem na tydzień do Opola i byłem 2 tygodnie w Olsztynie, w Arachionie. Opole jest bardzo blisko Wrocławia, więc nie mogę zapytać, czy dużo kibiców przyjedzie twoich na tą walkę? Przyjedzie około 70-80 osób, także jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy, ponieważ zawsze integruję się gdzieś z tymi kibicami i ten doping naprawdę na walce pomaga. Tym bardziej jestem teraz po gali w Opolu, także byłem na takiej fali fajnej, więc przyjedzie troszkę osób, z czego się bardzo cieszę. Przed walką z Michałem Pietrzakiem miałeś bardzo długą przerwę, więc jakbyś mógł pokrótce powiedzieć, co tam się działo, że nie mogłeś walczyć? Wiesz co, no takie stare urazy, gdzieś tam kolan i tak dalej, wiadomo, no sport bardzo kontaktowy, więc te urazy gdzieś zawsze się odkładają. Jakieś tam, wiadomo, sprawy prywatne, tak szczerze myślałem, że już po prostu rękawice odwieszę na kołku, ale gdzieś tam ruszyliśmy z chłopakami w Opolu, ten klub nasz Next Level, jest bardzo dużo chętnych, którzy trenują z nami, więc to dało mi takie troszkę motywacji i siły. I przede wszystkim zmiana trybu życia, zmiana żywienia, zmiana treningu na bardziej odpowiedzialny, po prostu przemyślany, podejście odpowiednie do regeneracji, suplementacji i to jakby odnosi fajne skutki pozytywne. Dobra, Szymon, dziękuję ci bardzo za wywiad i życzę ci powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.